to już coś mi robi na duszy. Gdyby ta kokarda była w kolorze sukni, albo była w znacząco innym odcieniu. Natomiast ona jest bardzo zbliżona do odcienia sukienki, jest odrobinę ciemniejsza po prostu niż suknia, ale na tyle mała jest ta różnica, że mnie to po prostu niewypowiedzianie drażni. Nie wiem, nie potrafię nad tym przejść do porządku dziennego. Naprawdę, ona jest niewyprasowana, wygląda niechlujnie, tak samo zresztą jak dół tej sukienki, to wygląda wszystko niechlujnie. Nie chcę powiedzieć brzydko, ale wygląda to jakby to było nasrane, dosłownie nasrane. I tej odcień, tej kokardy, naprawdę, gdyby ona była idealnie w odcieniu tej sukni, myślę, że przymknęłabym oko. Gdyby, a czy wyglądałaby jak narośl po prostu, ale przymknęłabym oko. Gdyby ona była czarna, może, to byłoby to po prostu brzydkie, ale nie doprowadzałoby mnie do szału. A przez to, że to jest tak 3 tony po prostu ciemniejsze, ja dostaję nerwicy. To jest taka stylówka, przy której ja po prostu dostaję nerwicy. Nie mogę na to patrzeć, nie mogę przeżyć, dlaczego ktoś po prostu zrobił coś takiego. No nie potrafię na tym przejść do porządku dziennego. To jest w sumie ciekawa, ładna ta sukienka. To jest Carolina Herrera. Taki właśnie krój a la Dior, powiedziałabym. Mamy taki new lookową, lekko sukienkę. Bardzo fajnie, że jest, wiecie co, góra... Znaczy to jest tak. Cała suknia jest jakby zrobiona z kwiatów i bardzo fajnie, że góra, czyli ten gorset, też jakby jest zrobiony z kwiatów i ta góra ma kształt płatków tych kwiatów, tam czerń i złota, tak jak te kwiaty jakby jest ukształtowane. Bardzo mi się podoba. I fajnie, bo pod tym jest taki tiul, który jest troszeczkę widoczny i nadaje takiej fajnej objętości. Złoto, bieln i czerń. Nieoczywisty bardzo wybór, taki nietypowy. Inaczej bym tutaj wystylizowała tę panią. Zdecydowanie włosy. Myślę, żebym upięła i wyglądałoby to tak nowocześniej, ale też te włosy nie przeszkadzałyby tej sukni. Bo spójrzcie, te włosy właśnie nawet zasłaniają ten dekolt i ten kształt tego dekoltu, który tak jak mówię jest ukształtowany tak jak te kwiaty, te aplikacje z kwiatów, także psuje po prostu efekt, zabiera efekt i jakby to złoto tych włosów konkuruje też z tym złotem na sukni. Także te włosy bym jakoś upięła, nawet mogły być pofalowane, ale spiąć gdzieś tam jakoś wyżej, żeby tutaj ładnie wszystko odsłonić, żeby one właśnie nie konkurowały z tymi kwiatami i myślę, że zrobiłabym ją albo trochę dłuższą, albo trochę krótszą. Bo to jest taka długość, której po prostu ja nie lubię, bo ona niczego tu fajnego nie robi. Tu jest jakaś taka różowe szaleństwo, lewe couture. I niesamowicie to wygląda, nie? Bo to jest suknia, która wygląda jakby miała być przejrzysta i taka, że wszystko by było widać, natomiast niczego tutaj nie widać, także to jest fajne, ale przez to, że ten materiał jest taki leciutki, nie wiem, to jest jakaś coś takiego bardzo... Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale jest to półprzejrzyste, bardzo lekkie i delikatne. Patrzcie, jak fajnie są zrobione ramiona, że mamy tutaj kilka warstw tej takiej taśmy, prawie że przejrzystej. I przez to, że to jest zbudowane, tego jest dużo i dużo, dużo, to nam się robi już nieprzejrzyste, jakby nie widać więcej niż potrzeba. Ale przy tym jest właśnie zachowany ten taki efekt lekkości i takiej, powiedziałabym, chmurki. To jest taka sukienka chmurka. Ciekawe. Trochę jest, jakby wygląda z jakiejś takiej taśmy produkcyjnej, wiecie, jakaś taśma samoprzylepna, coś takiego niepokojąco, ale podoba mi się ten efekt lekkości. I ten róż taki baby pink tutaj wygląda ładnie, po prostu ładnie. Ogólnie nie chciałam tego mówić na początku, żeby Was nie zniechęcić, ale dosyć nudne były te stylówki ze skarf. Naprawdę jakoś tak, nie wiem, no dosyć nudno było. Zdecydowanie fajniejsze były stylówki na after party, ale to będzie party, taki piękny akcent, no after party, ale to będzie osobny film, ale były lepsze te stylówki. Natomiast dociągnijmy już te Oscary. Tu było coś ciekawego. Andrea Rinsborough, nie wiem jak się to wymawia, szczerze mówiąc. Loewe, fajne to jest. Naprawdę ciekawe, bo to jest, znaczy tak, to jest fajne, ale nie na Oscary według mnie, bo według mnie krata jest bardzo takim weekendowym, casualowym wzorem. To nie jest coś, co nosi się na takie wydarzenia, wiecie, black tie, że tak powiem, jak jest taki dress code. Także to jest bardzo ładna suknia, która bazuje na motywie kraty, który co ciekawe na wysokości mniej więcej kobiecego łona, ta krata się nam rozpływa, jakby bardzo ciekawe, takie abstrakcyjne i w ogóle, bardzo ładne włosy, super tego make-up, fajnie, że jeden kończyk, ale krata po prostu, ja nie wiem, za dużo lat spędziłam w Wielkiej Brytanii, nie wiem, no 7 może, natomiast jakoś tak mam to zakodowane, że krata to nie jest
nie, to nie jest tak eleganckie, żeby to było na czerwony dywan, bo jednak na Oscary wyjmujemy nasze najlepsze garniturki i najlepsze lakierki, także to nie. Tutaj Hailee Steinfeld fajnie w Elisa, podoba mi się to, natomiast mam cały czas taki lęk, no to patrzę, że ta góra jej zaraz zjedzie z biustu i zobaczymy wszyscy sutki po prostu. A jako karmiąca matka mam tego na co dzień wystarczająco dużo. Nie no, śmieję się. Fajne. Przypomina mi to moją sukienkę na studniówkę. Oczywiście w bardzo wyrafinowanej wersji. Podoba mi się to zdobienie na gorsecie. Podoba mi się to połączenie złota z taką gołębią, szarością pomieszaną z niebieskością. Bardzo ładny w ogóle odcień, taki grzybowy. Nie wiem, jaki to jest odcień. Bardzo ładny. I te takie elementy, które są tutaj na ręce, na rękach, bardzo fajne. Bardzo, bardzo. Całość taka jest, wiecie, elegancka, eteryczna, trochę starożytna Grecja, trochę jakaś taka Amazonka, trochę Atena. O, Atena mogłaby mieć takie na przykład ubranie, tylko że podciągnąć trochę, bo zaraz jej tutaj biust wyskoczy i będzie zaskoczenie wieczoru. Przepiękna ta szarfa tu na szyi, przepięknie. To wygląda po prostu tak poetycko i subtelnie, naprawdę bardzo ładnie. Kolczyki są według mnie niepotrzebne, natomiast bardzo fajne włosy. Make-up, które bym zmieniła. Trochę bym zmieniła odcień cienia do powiek. Wiem, że się czepiam. On jest taki bardzo ciepły, a całość jest taka bardzo chłodna. Także chociaż gdyby to było bardziej w odcieniu tego złota, które tu jest dosyć chłodnym złotem, te cienie do powiek mówię, to byłoby lepsze, a te cienie są takie trochę za pomarańczowe, ale to już ja się czepiam, to jestem ja. Natomiast całościowo ładnie, eterycznie, taka współczesna Atena powiedziałabym. Ta stylówka też ładna, America Ferrera w Atelier Versace, ale mam wrażenie, że widziałam tę sukienkę już milion razy, poprawcie mnie, ale czy Margot Robbie nie miała czegoś identycznego na sobie podczas tego roku z Barbie, bo... Nie wiem, poszukałabym teraz, ale mi się w sumie nie chce, ale jestem przekonana, że Margot Robbie miała coś na sobie identycznego, albo 15 innych osób miała coś na sobie identycznego. Przepiękna sukienka, świetnie dopasowana do sylwetki, super podkreśla biodra, super też tutaj na dekolcie to wszystko pasuje, bardzo ładny, delikatny tren, ekstra włosy, bardzo fajny make-up, zdjęłabym naszyjnik, tak mi się wydaje. Tak, zjadłabym naszyjnik albo założyła inny. Natomiast poza tym bardzo fajna stylówka. Jeden minus, że nudna i że wydaje mi się, że widziałam to już 1000 razy. Billie Eilish, po prostu ja nie mogę, nie? Ja nie mogę. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Ja to wszystko kumam, ja to wszystko rozumiem, ale ta marynarka jest jakaś taka za duża, za długa. Skarpetka jedna niżej, jedna wyżej. Nie, że mi się czepiała, ale się czepiam. Nie, nie podoba mi się. Nie będę udawała, że mi się to podoba. Ja rozumiem bycie awangardowym, bycie unikalnym i tak dalej, i tak dalej. To jest jej styl, ona tak chce wyglądać. Okej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się długość tej spódnicy, nie podoba mi się to, jak ta marynarka się na niej układa, nie podobają mi się tego te jej włosy wszędzie, nie podoba mi się... Ja lubię mieszanie wzorów, ale akurat tutaj ta kratka Chanel do tej kratki spódnicowej Chanel nie siedzi mi, po prostu mi to nie siedzi, przepraszam. Może już się czepiam, może dla mnie formuła ciuchów Billie Eilish, która zawsze jest w jakiejś wielkiej koszuli albo wielkiej marynarce i małych bucikach, i już się po prostu wyczerpała. Dla mnie, ja już potrzebuję czegoś nowego. To już jest dla mnie nudne, Billie. Billie, give me something new, powiedziała Kinga, której Billie nikt nie pozna. Dobra, Cynthia Erivo w Louis Vuitton wygląda trochę jak taka jaszczurka. Jak taka wojownicza jaszczurka po prostu. Z tyłu ma taką moc falban, z przodu ma falbany. To jest albo skóra, albo ekoskóra. Ciekawie to wygląda. Wygląda jak królowa jaszczurów. Po prostu wygląda jakaś postać z filmu. Trochę to już dla mnie zachodzi na przebranie, trochę bardziej niż na ubranie, ale jest to ciekawe. Trochę mało oscarowe jakby, nie? Trochę wygląda po prostu jak po prostu strój jaszczurki dla mnie. Jakoś, nie wiem, przepraszam, ale wygląda dla mnie jak strój jaszczurki. Ogólnie wygląda jak po prostu jaszczurzy król, ale jest to ładnie dopasowane, przepięknie dopasowane w talii, bardzo fajna długość, tu w dekolcie coś nie fajnie odstaje. Natomiast ten motyw z tymi falbanami takimi idącymi do tyłu jest taki bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że to jest jakiś osobny element, jak taka kamizelka ściągana. Jestem ciekawa, jak ta kreacja wyglądałaby bez tego, bo z tym jest to dla mnie troszeczkę takie kreskówkowe, odrobinkę przerysowane, ale też ciekawe. Nie wiem, akurat Cynthia Erivo jest taką osobą, która zazwyczaj ma jakieś takie właśnie ciekawe te stylówki, bardzo wymyślne, jakieś takie inne. To mi się wydaje troszeczkę mało eleganckie. Wręcz dodałabym tu jakiegoś takiego, wiecie, blichtru, czegoś takiego bardziej oscarowego. Natomiast doceniam awangardowość tej kreacji, tylko troszeczkę dla mnie to wygląda jak strój
z filmu jakiegoś, z jakiegoś filmu akcji, w którym ona by mogła grać jakąś postać. Emily Blunt, aha, to jest też ta stylizacja, która tutaj bardzo wiele osób mi o tym pisało, i to jest z Caparelli. Nie jestem fanką jakąś, nie wiem, wygląda na tym, jak miała doczepioną głowę. Wygląda dla mnie po prostu jak lalka Barbie, którą ma doczepioną głowę, totalnie, nie wiem dlaczego. Bardzo taki był bulwersujący ten motyw, że z przodu po prostu kryształki są tam ułożone na kształt majtek. Jest to dla mnie troszeczkę takie efekciarskie. Znaczy nie rusza mnie, to nie jest ani oburzające, ani nie jest to dla mnie ładne, ani brzydkie, nic mi to nie robi. Bardziej ciekawią mnie te podniesione ramiona, bo ona tutaj ma taki, ta suknia jest zrobiona tak jakby właśnie ramiona 3D, takie podniesione, ale też mnie to ani ziębi, ani grzeje, wydaje mi się, że te ramiona są tak dosyć, ramionczka dosyć blisko siebie, że to wygląda jak tank top trochę i ta biżuteria chyba jest tutaj za mocno dobrana. Może gdyby nie było tej biżuterii, to wszystko by się jakoś tak lepiej komponowało, a tu mamy i błysk tu, i na tych majtkach, i jeszcze ta biżuteria, i ta głowa totalnie wygląda jak nasadzona, jak po prostu lalka Barbie z osobną głową, chyba przez te podniesione ramiona jakoś. Taki mam po prostu efekt. Nie wiem, czy też jakbyście mali, małe, to mieliście lalkę Barbie i się nią tak bawiliście, tą głowę, można było zdjąć, nałożyć, poruszać tą głową, to nam się kojarzy właśnie z taką lalką Barbie z ruszającą się głową. Także ten motyw majtek nic mi nie robi, te ramionczka są, no takie to jest wszystko efekciarskie, wiecie, ani mi to ziębi, ani grzeje, nic mi to nie robi, w ogóle bym to tak przewinęła, w ogóle bym na to nie zwróciła uwagi, pewnie nie będę o tym zupełnie pamiętać. Patrzę, czy to jeszcze było coś ciekawego, no dużo takiej trochę nudy, Florence Pack, dziwne to jest dosyć, Delcor, bardzo ładny kolor. Fajna jest ta góra z tymi zdobieniami i z tą taką krawędzią właśnie taką zawijaną. Bardzo ładna jest ta góra. Ten dół, ta spódnica też jest okej. Bardzo przepiękny naszyjnik, fajne włosy. Wygląda tutaj jak na siebie, powiedziałabym dobrze, bo ona zazwyczaj mi się nie podoba w tych swoich stylizacjach. Jakby tej stylizacji, czy nie, że ona, tylko że po prostu jakoś te jej stylówki, one są zazwyczaj niedopasowane według mnie do niej, albo właśnie też jakieś takie za bardzo efekciarskie na siłę, albo jakoś ten. Tutaj jak na siebie wydaje mi się, że wygląda w porządku, chociaż znowu są te ramiona takie jakby, czy tutaj są też jakieś podniesione ramiona? A chyba też, chociaż na modelce nie były, więc nie wiem, o co chodzi, bo modelka ma normalnie ramionczka, a tutaj na zdjęciu są podniesione u Florence Park, więc nie wiem za bardzo o co chodzi. Nie rozumiem tego motywu z podniesionymi ramionczkami, ale to pewnie będzie jakiś trend po prostu idiotyczny. I wydaje mi się, że są za blisko osadzone siebie, przez co tutaj nam się proporcje zaburzają. Bo patrzę, nawet u modelki te ramionczka są jakoś dalej od siebie. A jeszcze z Margot Robbie, która po prostu ubrała się w czarną cekinową kieckę. Jest tutaj takie marszczenie wokół bioder, to jest Versace, takie Versace. Przepięknie dopasowane do sylwetki. Natomiast prosta, czarna kreacja, jakby sama wręcz chciała się usunąć w cień. I to jest dla mnie straszne, bo przez cały sezon po prostu nagród mieliśmy te takie tryb Barbie, tryb Barbie, tryb Barbie, tryb Barbie. A tutaj ja wiem, że nie była nominowana za to, ale była jako producentka nominowana, no ale to już mogła uruchomić ten tryb Barbie na maksa. Ja tu się po prostu spodziewałam jakiejś wielkiej kulminacji Barbie, jakiejś po prostu wielka szóstka, totka w Barbie i będzie, nie wiem, że jakieś ukoronowanie tego całego sezonu. A tymczasem po prostu mamy czarną kieckę. Także bardzo, bardzo, bardzo mnie rozczarowała. Przepiękna kreacja też Greta Lee od Loewe. Taka bardzo nietypowa, niby prosta czarna suknia, ale z takimi właśnie wstawkami z białego materiału. Tutaj też takie kolejna kreacja z taką szarfą na szyi. Bardzo retro, bardzo mi się to podoba i też mamy takie dziwne, boczne wstawki białe. Inne, trochę artystyczne, trochę nietypowe, jak to Loewe. Bardzo fajne kolczyki, bardzo ładne włosy, makijaż, stylizacja całościowo mi się bardzo podoba, ale jest takie dosyć zachowawcze. Też jeszcze z takich ciekawszych rzeczy na pewno była Carey Mulligan, która tutaj wystąpiła w sukni od Balenciagi, natomiast z tego, co tam pamiętam, nie jest to jakby Balenciaga teraz
obecnie, tylko jest to Balenciaga z 1951 roku, co już zmienia postać rzeczy. Te projekty były całkiem inne, nie były takie efekciarskie, były dopracowane, o, jeżeli o to chodzi. I tutaj ta suknia jest czarna, rękawiczki są czarne, więc nie widać takiego idealnego, ciężko jest jakby ocenić ten stopień dopasowania. Natomiast wygląda to przepięknie i myślę, że właśnie Carey Mulligan dokładnie cały sezon rozdania nagród ubierała się w kreację właśnie czerń ze złotem, czerń z bielą, czerń z czymś tam, czymś tam, czymś tam. I jakby cały ten sezon był w tych klimatach w większości. I tu jest jakby, to jest takie ukoronowanie, że jakby to wszystko dążyło do tej kreacji. Wygląda przepięknie, tutaj zero biżuterii, ale przepięknie się tak wszystko subtelnie błyszczy. Bardzo ładny make-up, delikatne kolczyki, trochę wszystko nudne, ale na pewno wygląda jak like a fucking movie star, jak to Joan Rivers zwykła mówić. Także całościowo bardzo mi się podoba, nie wiem czy zapamiętam tę kreację. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy zapamiętam którąkolwiek kreację z tych Oscarów, bo wszystko było takie lekko mdłe, lekko zachowawcze, nic mnie nie powaliło na kolana, było kilka straszliwych brzydactw, ale nic takiego, że wiecie, wow, 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 zaraz po prostu się przewrócę. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, było tego więcej na tej imprezie pooskarowych i o tym, mam nadzieję, będzie następny film, mam nadzieję, że będziecie mi na nim towarzyszyć. Jeżeli chodzi o te moje najbardziej znielubione, to zdecydowanie ten róż mnie tak irytuje, że po prostu nie mogę. Bardzo mi się podobała to Schiaparelli z tymi króliczymi uszami przez ten swój taki minimalizm, ale jednocześnie dzikość, taką jakąś, nie wiem, takie jakieś coś. Najbardziej przereklamowana była dla mnie Anna Taylor-Joy i Emma Stone, jeżeli chodzi o te kreacje. Nie wiem, czy jest kategoria najbardziej przereklamowana, ale to jest moja kategoria, najbardziej przereklamowane. I bardzo mi się podobała Charlize Theron, bo tak podkręciła tę stylówkę, chociaż sama suknia nie jest jakaś specjalna, ale to podkręcenie tej stylizacji podobało mi się bardzo. Nie wiem co jeszcze, aha, ta jeszcze Jennifer Lawrence podobała mi się bardzo, chociaż mogłoby to być bardziej odrobinę eleganckie. I to w sumie chyba tyle, także bez szału, bez fajerwerków w tym roku. No nic, tak bywa. Dajcie oczywiście znać, które kreacje były waszymi ulubionymi, które były najmniej ulubionymi i do zobaczenia już wkrótce. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!